Cześć, z strony Wigi, witam was w kolejnym odcinku, w którym sprawdzimy, jaki samochód w GTA 5 jest najszybszy. Ostatnio pojawiło się sporo update'ów i sporo testów, które udowadniały, że wśród najszybszych samochodów, no ogólnie mówiąc, jest coraz większa konkurencja. No i to w sumie niespodziewana, no bo samochody, które zostały ostatnio dodane, czyli na przykład Banshee 900R albo Shafter V12, no to te dwa samochody po paskach osiągów nie pokazują, że miałyby rywalizować z takimi samochodami jak na przykład Adder albo Progen. No ale właśnie to w tym odcinku sprawdzimy. W teście wezmą udział Adder, Progen, Ozyry, Zentorno, Z-Typ, Hakuchu, V12, no i oczywiście Banshee 900R. Samochody będą tutaj sprawdzane na bardzo długim, prostym odcinku, gdzie dokładnie zobaczymy, które pojazdy mają najlepszą prędkość maksymalną. Z racji tego, że tutaj sprawdzamy dużo pojazdów w innym czasie, no to podzielę cały ten test na dwie konfrontacje. Najpierw w pierwszym teście Banshee 900R zmierzy się z Adderem, Z-Typem i Hakuchu, no a potem V12 z Ozyrysem, Progenem i Zentorno. Na końcowe wyniki porównamy w tabeli. No to przechodzimy do pierwszej konfrontacji. W lewym górnym rogu macie Addera, w prawym górnym Z-Typa, na dole po lewej Hakuchu, którym też się tutaj starałem jechać jak najdłużej na innym kole, żeby po prostu był szybszy. No a na dole po prawej macie Banshee 900R. No jak widzimy, Banshee 900R pozamiatało tutaj dotychczasowe najszybsze samochody w grze. No, czego się tak naprawdę trochę nie spodziewałem, no ale jeszcze zobaczymy tą drugą konfrontację. Teraz V12, która jest w lewym dolnym rogu, zmierzy się z Ozyrysem, który jest w lewym górnym rogu, Zentorno w prawym górnym, no i Progenem w prawym dolnym. We lose.
No jak widzimy, tutaj V12 osiągnęła najlepszy wynik. No to podsumowując to wszystko, możemy powiedzieć, że nowo dodane samochody spisują się naprawdę rewelacyjnie. Banshee 900R jest teraz najszybszym samochodem w grze i uważam, że jest to samochód, który obowiązkowo powinien posiadać każdy gracz. Zwłaszcza dlatego, że w tym samochodzie mamy rozbudowany tuning, co jest też naprawdę mega sprawą. W sumie też się tutaj nie dziwię, że Banshee stało się najszybszym samochodem w grze, no bo jest to przecież ulubiony samochód zespołu Rockstara. Jest to jedyny samochód, który po prostu został wyprodukowany w świecie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o V12, no to też osiągnęła tutaj bardzo dobry wynik. Przegrała tylko z jednym super samochodem i jednym sportowym klasykiem. No ale za to V12 nabyła tytuł najszybszego sportowego samochodu w grze, co też jest mega osiągnięciem. Jeżeli chodzi o T20, Zentor, no i Ozyrysa, no to tutaj wynik między tymi trzema samochodami jest niemal identyczny. Więc w sumie nie widzę sensu kłócenia się, który z tych trzech samochodów jest najlepszy. Co często widzę w komentarzach pod filmem, w grupie, na fanpage'u i tak dalej, i tak dalej. No bo tak naprawdę jest to indywidualny wybór pod swój gust, no i styl jeżdżenia. No bo co jak co, ale już te trzy samochody się troszeczkę różnią stylem prowadzenia, więc to tak naprawdę zależy od gracza. I to gracz powinien sobie wybrać z tej trójki, który samochód jest najlepszy. A jeżeli chodzi o ten odcinek, no to tyle. Jeżeli wam się spodobał, no to zostawcie łapę w górę, jakiś miły komentarz. No jak nie subskrybujesz mojego kanału, no to koniecznie go zasubskrybuj, bo to jeszcze na pewno będzie wiele ciekawych materiałów. No i się z wami żegnam, do następnego filmu, na razie, cześć.